No cześć, tu Lukas i Traszka. I kolejny materiał przygotowany przez redakcję Gram.pl w temacie Assassin's Creed. Czwarta część, tak. Black Flag. Tak, no i tutaj mamy taką bardzo ważną rzecz w grze, czyli drogę do zdobycia najpotężniejszego, jednego z dwóch najlepszych pancerzy w grze. O tyle fajną, że przygotowano specjalne, długie zestawy misji. Jest ich w sumie 5 takich rozległych setów i w nich są bardzo ciekawe postacie, mnóstwo aktywności, mnóstwo się dzieje. Tak, i powiedziałeś mi swego czasu, że to w zasadzie każda z tych misji, które się składają na ciąg, to mogłaby być osobną gierką. Znaczy, każda to mogłaby być DLC-kiem, ale razem wzięte mają jakąś grywalność 2,5 godziny, myślę, czyli no jak to takie krótsze gry, jakie w sumie stanowią w zasadzie krótszą grę. I rzeczywiście NPC-i tutaj działający są zrobieni bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Może nie mają tak wspaniałej mimiki, jak mogliśmy obserwować w GTA, niemniej jednak są to bardzo ciekawe persony z charakterystycznymi zachowaniami. I z manierą mówienie, to aktorzy też bardzo się ładnie wykazali. Voice acting jest świetny. No, mówimy tutaj jedynie o dodatkowych, pobocznych misjach, które prowadzą do zdobycia dobrego pancerza. Tutaj trzeba przyznać, że Ubisoft tym razem bardzo się wykazał. Po wstępach takich fabularnych, te misje znajdujemy w największych miastach, w Nassau, w Kingston, w Hawanie, no i jeszcze jedną luzem zupełnie na wysepkach. No bo powiedzmy, że chodzi o zdobywanie kluczy, tak? Tu jest wiele rodzajów kluczy. Tutaj jest konkretnie te klucze templariuszy, dlatego polujemy na templariusze, jak najłatwiej. A oni są w różnych miejscach. A przepraszam, że ci się wetnę, ale to jest dobry moment, żeby pokazać, jak wygląda ukrywanie się. Dlatego oni są w barwach monochromatycznych, żeby zaznaczyć graczowi, że nasz bohater jest ukryty. Tak, a tutaj jest ogólnie podsłuchiwanie. Podsłuchiwanie, śledzenie, takich różnych rzeczy po drodze robimy bardzo wiele. To nie jest po prostu prosta walka, chociaż walka tutaj też jest i to nie prosta, bo rozkładamy beczki wybuchające, żeby zmniejszyć liczbę wrogów, resztę dobijamy. Możemy też walczyć z kotkiem, tak, no biały jaguar, no to bardzo potrzebny, bardzo potrzebny do robienia jeszcze innego pancerza swoją drogą. Tutaj ogólnie też troszeczkę polowań po drodze też było przed tym jagularem. No i tak, no polujemy, walczymy, no co tu jeszcze nie robimy, środki, tak? Wybuchowe będą. Sceny ucieczki pościgu, czyli klasyka, złapanie kogoś, odebranie jakiejś informacji. To są pełnoprawne scenariusze, to nie jest właśnie jakieś takie podejście typowo do misji pobocznej. Sabotaż. Tak, gdzie po prostu pójdź, zabij kogoś i od razu zdobądź klucz. Nie, co więcej, to jest związane bardzo silnie z elementami fabularnymi, z elementami tego uniwersum, dlatego że po dokończeniu Przepraszam, tutaj jedna z elementów to jest pomaganie w wyzwoleniu się niewolnikom, czyli uczestniczenie w tworzeniu się Tak. Ci, którzy, ci potomkowie zbiegłych niewolników, którzy jako pierwsi otrzymali coś w rodzaju niezależności. W każdym razie w skali obu Ameryk. Tak, ale w każdym razie kończąc tam to, co chciałam powiedzieć, to że każda z osób, które, no nie bójmy się tego słowa, zabijemy, ma bardzo często do powiedzenia coś bardzo ważnego z punktu widzenia konstrukcji świata. Ma swoje motywacje, ma swój sposób widzenia na sytuację w kolonii. Wyjaśniają coś bohaterowi i graczowi tym samym. No właśnie, nawet bitwy morskie są w ramach tego całego cyrku ze zdobywaniem zbroi, więc mamy przegląd w ramach tego zestawu misji przez wszystko, co można normalnie robić w tej grze. A tu jest właśnie moment, o którym mówiłam. Tak, no końcówka każdego zestawu to jest jakiś moment taki bardzo klasyczny, czyli już z rozmyciem tła, tylko postacie w animusie.
kiedy one wygłaszają swoje credo. Tak, dlatego że cele. Jest zapamiętane coś najważniejszego dla bohatera, więc nie krajobraz, tylko słowa wypowiadane tu. The famous last words. Tak, the famous last words. Tu się dowiadujemy, jak Hiszpanie traktowali Indian, zresztą w ogóle koloniści. I jak zawadę. Końcówką zawsze takiego zestawu jest moment, kiedy Edward wreszcie zdobywa ten swój klucz, choć często bywa różnie. Są różne zwroty akcji, często zmienia się zupełnie to, kto jest naszym wrogiem nawet. No i jak już ma te wszystkie klucze, może pójść do swojej posiadłości i odzyskać stamtąd zbroję. Tak. Zbroję tyle dobrą, że zmniejsza obrażenia, które otrzymuje się w walce. Więc bardzo jest naprawdę rzecz. bardzo na pewno przydatna. Lepsza niż krótkie spodenki tamtej pani, no, zwłaszcza do biegania po dżungli, to chyba jakiś facet tylko mógł wymyślić. Możliwe. No tak, Edward ma zbroję. Edward dostał co chciał, my powiedzieliśmy co chcieliśmy. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć.